dobry, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy piątek, witam się z Wami po pracy i zaczynamy ten film, ale na sam początek, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam Cię do tego, no i przechodzimy dalej. Pod tym jest. No, nie wiem, bo tak odstaje. No to szukaj. Wrzucony w konkursie do Sądu Najwyższego. Polska ustawa wprowadzona w celu wykluczenia możliwości oddania kontroli sądowej. Oceny kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego. O, przewróciła się. Nie, nic więcej nie ma. A się przewróciła butelka. Dobrego. Tak strzelałem, bo dzisiaj tak patrzyłem na to, ale gdzieś mnie pewnie schowała i tak nie mówię tam. Minister, reasumując, może to czynić. O, busik, będziesz kurde myty. O, pod sufitki, cerki, no to super, fajnie. Przyda się. O, fajnie, fajnie. Chłoszka od kalki. Dobra, na święta. Okej. Okay. Teraz już mogę schować. No to co chowasz tam do środka? Żeby było ładnie schowane. O. Chodź mi pomóc zawiązać. Po co? No żeby było schowane. Takie siano się wysypie. Stolko, mamy cały karton. No i drugi ja jeszcze przywiozłem. Ok, my już zjedliśmy obiad, wypiliśmy kawę i już stwierdziłam, że przyjdę do Was tutaj trochę pogadać i otworzymy sobie od razu kalendarz adwentowy, który mam tu z tyłu. Więc sobie go otworzymy. I dzisiaj mamy 18, więc szukam 18, nie widzę oczywiście, tu jest coś dość małego, tak wygląda 18 i zobaczmy, co jest w środku, czyżby kolejny cień? Tak, to będzie cień szkolny. Tak się nazywa. Zobaczmy zawartość. Mogę stworzyć. No taki nudziak. Różowy, jakby beżek. Coś tak, tak wygląda. Taki kolorek. Więc spoko. W sumie są naprawdę takie jasne te kolory są w tym kalendarzu. Od razu sobie wrzucę to do palety. Więc tutaj tam to niżej. Tutaj damy sobie takie jasne. Zobaczcie, wszystkie takie jasne, neutralne te kolory. Niczym nas tak właściwie tutaj nie zaskoczyli. No ale spoko, przynajmniej takie kolory są dla każdego. Ale w tamtym roku chyba były fajniejsze, takie bardziej świąteczne. Takie kolorowe, te są takie, mogą być. Tak to wygląda. Dobra, my jedziemy teraz po zakupy i przyszła też do mnie paczka z Empika, więc pokażę Wam później, co tam dobrego przyszło. I tak jak obiecałam, otworzymy sobie teraz tą wielką paczkę z Empika. Pokażę Wam, co tu do mnie przyszło od razu. Nie jest pełna. Mamy trochę wypełniaczy. Dobra, więc tak, pierwsze co mamy ciśnieniomierz, taki
O, zamówiłam, bo nie wiem, czy wiecie, ale na Empiku można kupić dosłownie wszystko, co tylko byście chcieli, z każdej kategorii tak naprawdę. Tu mam książkę Remigiusza Mroza Halny. I kolejna książka, jaką zamówiłam, to też Remigiusz Mróz W cieniu prawa. Więc to są dwie książki, które będą na prezent. Wziąłam sobie również perfumy Dolce & Gabbana Cesarzowa, tak zwana, więc myślę, że spoko będzie. Wzięłam też dwa albumy na zdjęcia, takie same, chcę wywołać w końcu zdjęcia i je tutaj schować, więc tak to wygląda. Mam też dużo prezentów dla dzieciaków na święta, ale tak dla siebie zamówiłam jeszcze parownicę do ubrań. Tak o wygląda. Tu mam jeszcze ładowarkę, zasilacz do ciśnieniomierza. Czajnik. O. Taki, bo nasz już trochę się psuł, więc zamówiłam taki czajnik i on ma też funkcję ustawienia temperatury, na jaką chcecie ugrzać. I teraz już zabawki, czyli mamy doble, później coś takiego z Fisher-Price i to gada. No, coś takiego. Anty-Monopoly. I coś do budowania, taki zestaw konstruktorski. Oj, widzę, że tu się porwało. No cóż, trudno. Buldożer. Więc w sumie to jest moje całe zamówienie. To już wszystko. Więc też fajna w sumie opcja, bo niby Empik, a można zamówić tak naprawdę wszystko i to bardzo w atrakcyjnych cenach, dużo niższe niż normalnie w sklepach. Więc w sumie na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, poświęcony czas i do następnego. Pa!